Siemano Orły, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie zarzut odważnikiem kulowym, czyli Kettlebell Clean. Zanim cokolwiek, to nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Pamiętajcie też, że sponsorem tego odcinka jest firma AXO, producent sprzętów fitness wszelkiej maści. I u tego producenta z kodem LUDUS macie 5% zniżki na wszystkie odważniki kulowe. A tymczasem jedziemy z koksem. Żeby wykonać zarzut jednorącz, najpierw musicie mieć opanowany swing oburącz i goblet clean, dobrze by było oburącz, a następnie swing jednorącz. O tym odcinki też już nagrałem, są oczywiście zamieszczone w opisie do tego filmu. Poza tym dobrze by było wiedzieć, jak złapać odważnik. O tym filmik też już powstał, również jest zamieszczony link w opisie. Kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć, zanim przejdziemy do samego zarzutu, to front rack jednorącz, czyli jak trzymamy odważnik jednorącz na górze. Otóż odważnik musi być wprasowany w ramię, w ten taki trójkąt, który tworzy cała ręka, w taki sposób, jakby był częścią ręki. I to, jako jedna całość, ma być wprasowane w Wasz korpus, czyli mocno ściągam łopatkę do tyłu, w dół i wciskam ramię, tak jakbym miał tutaj włożoną kartkę papieru i staram się tak docisnąć ramię, żeby ta kartka mi nie wypadła. I wtedy, jeżeli dobrze ustawicie front rack, to nie będziecie czuć odważnika na barku, na ramieniu, że ten ciężar wisi na barku czy na ramieniu, tylko będziecie czuć, że ciężar leży na korpusie i to jest poprawny front rack. Jeżeli wiemy już, jak złapać ketla we front rack, to zanim nauczymy się faktycznie zarzucać odważnik, dobrze by było przerobić sobie fazę negatywną, czyli to, jak odważnik zrzucamy, żeby uświadomić sobie, co tam się mniej więcej po drodze z nim dzieje i w jaki sposób to się dzieje. Przede wszystkim z pozycji front rack będziemy zrzucać w ketla w taki sposób, żeby grzbiet nadgarstka celował cały czas w przód, czyli przed siebie, czyli przez cały ruch ramienia w dół grzbiet nadgarstka czy kostki mają być skierowane na wprost przede mnie. Nie puszczam odważnika po łuku w przód, tylko nie pcham ani nie rzucam, daję mu spaść zwyczajnie w dół. I tak samo jak zrzucaliśmy odważnik z goblet clean, czekam aż ramię całkowicie się wyprostuje i doleci do pachwiny i dopiero w ostatniej chwili pcham odważnik w tył. Dosłownie pcham w backswing. Wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. Zarzucam odważnik oszukanym cleanem, czyli jakkolwiek, do pozycji front rack, daję mu spaść w dół, i w ostatniej chwili pcham w backswing i odkładam odważnik na ziemię. I możecie sobie wykonać parę serii po 3 do 5 ruchów w ten sposób, żeby zajarzyć, co z tym odważnikiem się dzieje, a co się z nim dzieje. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, grzbiet dłoni ode mnie, daję odważnikowi spaść, w tym czasie on w locie się obraca i łapie go na wspomniany wcześniej w poprzednich odcinkach o swingu i o goblet cleanie hack. I w tym celu właśnie w tych poprzednich odcinkach wspominałem o tym, żebyście od razu starali się swingować na haku. Zrzucam odważnik na hak, czekam aż ramię się wyprostuje, w ostatniej chwili pcham go w backswing. Nie puszczam go po łuku, ani nie pcham, ani nie rzucam w dół czy po łuku, już broń Boże tym bardziej, ze względu na to, że jeżeli bym to zrobił źle, wypuściłbym go po łuku w przód, to on na dole wyszarpnie mi rękę, przez co będzie dużo trudniej utrzymać neutralnie całą łopatkę i generalnie sztywne plecy. Że po kilku takich wykonaniach może się to okazać zwyczajnie bolesne. Jeżeli mamy już to mniej więcej opanowane, to przechodzimy do nauki ruchu w górę. Ruch zaczyna się oczywiście od swingu, czyli setup początkowy jest taki sam jak do swingu jednorącz, backswing jest taki sam jak w swingu jednorącz, czyli hop, tutaj wszystko jest bez zmian. Dalej wykonujemy sobie swing i tu się zaczynają schodki. Przede wszystkim nie możecie pozwolić ręce wylecieć tak jak w pełnym swingu, czyli cały ruch, cała siła, którą wykorzystuję, żeby zarzucić odważnik, tak samo jak w goblet cleanie, pochodzi z biodra. Ręką tylko przekierowuję ruch, przekierowuję siłę w górę. Dokładnie omawiałem to w odcinku o goblet clean, więc zapraszam do obejrzenia, link jest oczywiście w opisie. Jak to zrobić najpłynniej? Po wykonaniu swingu wyproście biodrze, plecami, czyli starać się to wykonać tutaj tymi mięśniami, mięśniem najszerszym grzbietu, wszystkim co jest na łopatkach, zatrzymuję łokieć przy ciele, dając ketlowi wyjść w górę i delikatnie łokciem szarpie odważnik w tył. Możecie sobie wyobrazić, że stoi za Wami jakaś bardzo niska osoba, za którą nie przepadacie, chce Was znienacka od tyłu zaatakować, a Wy w akcie samoobrony chcecie jej przypieprzyć łokciem w twarz. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. zwróćcie uwagę, że nie szarpie się jakoś za bardzo z odważnikiem. To nie jest jakieś faktycznie straszne ciągnięcie, tylko przekierowanie. Po wyproście przekierowuję tą energię, którą wycelowałem w przód, żeby przenieść odważnik trochę bardziej w pion do góry. Wszystko odbywa się oczywiście cały czas na haku, jest to kluczowe dla tego, co będziemy za chwilę dalej robić. Co dalej? Nagle, zupełnie znikąd, bardziej niespodziewane niż hiszpańska inkwizycja, pojawia się drugi niski człowiek, który chce was zaatakować tym razem od frontu. Więc automatycznie co robimy? Oczywiście bronimy się łokciem, czyli po pierwszym szarpnięciu wykonuję drugi strzał łokciem w przód. Oczywiście to nie może być tak duży strzał, żeby ten łokieć, Bóg wie jak daleko za plecy wyleciał i jak daleko, Bóg wie jak daleko w przód. To jest tak naprawdę krótkie szarpnięcie, krótki strzał, hop hop. To szarpnięcie pozwala mi na obrócenie odważnika w taki sposób, żeby odważnik przeleciał nad kostkami, co jest dość istotne, a nie naokoło nadgarstka. Czyli pach. Wykonanie cleanu naokoło nadgarstka nie jest to clean hardstyle'owy, czyli odważnik w zarzucie hardstyle'owym ma przelecieć nad kostkami, nad nadgarstkiem, a nie naokoło. O ile mi wiadomo, taka technika jest dopuszczana na przykład w ketlach sportowych czy na zawodach crossfit. Natomiast jeśli chodzi o ketle hardstyle'owe, odważnik nad kostkami, zawsze jest to pilnowane i jest to według mnie technika o wiele bardziej optymalna. Teraz wyłapanie odważnika jest w otwartej dłoni i z prostym nadgarstkiem, czyli hak, na końcu nadgarstek jest prosty i dłoń otwarta. Co do nadgarstka, pamiętajcie, w ketlach hardstyle'owych nie ma czegoś takiego jak nadgarstki. Dłoń jest przedłużeniem przedramienia. Za każdym razem, kiedy wasz nadgarstek się wygina, gdzieś na świecie ginie mały szczeniaczek. Także miejcie to na uwadze, robiąc zarzuty czy cokolwiek innego z odważnikiem kulowym. Na początku uczymy się zarzucać na otwartą dłoń ze względu na to, że kiedy dojdzie nam drugi odważnik, bardzo częstym jest zderzanie się kostek po zarzucie obu odważników, więc o wiele lepiej i bezpieczniej jest na początek uczyć się zarzutu z otwartymi dłońmi. Teraz cel ćwiczenia jest taki, żeby odważnik znalazł się na górze jak najpłynniej i jak najswobodniej, żeby się z nim nie szarpać, żeby nie wykorzystywać za dużo siły z ręki, żeby przede wszystkim wykorzystać siłę z biodra. Nie chcecie, żeby odważnik wpadając we front rack tłukł wam po przedramionach. Żeby to się nie wydarzyło, musi mieć miejsce parę rzeczy. Otóż przede wszystkim po swingu łokieć nie może odkleić się od tułowia, bo to zmieni najprawdopodobniej parabolę lotu, odważnik poleci za bardzo po łuku, walnie w nadgarstek. Nadgarstek nie może się wygiąć, bo to również spowoduje, że odważnik będzie tłukł was w nadgarstek. I trzecia rzecz, nawet jeżeli zrobicie swing poprawnie, wyciągnięcie odważnik poprawnie w górę, nie rozluźnicie nadgarstka, to odważnik nie może wpaść za wysoko, jest to dość częsty błąd i wygląda on w ten sposób. Dajemy odważnikowi polecieć za wysoko, przez co spada na naszą rękę i oczywiście znowu w nią tłucze. Ten błąd ma to do siebie, że z reguły jest wykonywany na zbyt lekkich odważnikach i wtedy, kiedy zarzucamy odważnik, nadajemy mu za dużo siły z biodra i jeszcze dodatkowo za mocno ciągniemy go ręką, przez co on leci za wysoko i spada. W związku z tym wyobraźcie sobie, że nie chcecie odważnika zarzucić na wysokość barku, tylko chcecie go zarzucić na biodro. Dzięki temu łatwiej jest wycyrklować tą moc z biodra na tyle, żeby ten odważnik wpadł ładnie tutaj do pozycji front rack i nie obijał wam przedramion. Swingowanie, zarzucanie i później też snatchowanie na haku ma jeszcze jeden cel. Chodzi o to, żeby w momencie, w którym będziemy pracować na jakichś wysokopowtórzeniowych seriach zarzutów, czy później snaczy, które omówimy sobie w następnych odcinkach, gdybyśmy trzymali odważnik kurczowo przez cały czas, wykonując na przykład 20 powtórzeń, to bardzo ucierpią wasze odciski, które będą się za każdym razem wycierane tutaj rączką odważnika zdzierać. Dlatego właśnie trzymamy odważnik na haku i wyłapujemy na otwartą dłoń, żeby powstrzymać się od ściskania odważnika i wtedy dzieje się coś takiego. Otóż odważnik nie szura po dłoni, tylko dzięki temu, że zrzucam go na hak i wrzucam w otwartą dłoń, odciski omijają rączkę, ślizgają się tak koło rączki, dzięki czemu nie są za każdym razem mocno zdzierane. Druga rzecz, gdybym zarzucał ściskając bardzo mocno odważnik, co również ma dość często miejsce, to on dalej będzie tłukł w nadgarstek. Benefity z wykonywania tego ćwiczenia są dokładnie takie same jak z zarzutu odważnikiem oburącz, plus to, że jeżeli trzymam odważnik tutaj na górze jedną stroną, to podobnie jak w swingu jednorącz wzmacniam sobie mięśnie, które odpowiadają za antyrotację, wyginanie i wyginanie na boki. Oczywiście po zarzucie pamiętamy, że nie tylko strona pracująca jest cała napięta, ale również strona, która nie trzyma odważnika, żeby całe ciało ładnie nam pracowało. Na koniec pokażę jeszcze mniej więcej w zwolnionym tempie, jak to wszystko wygląda i jak to działa. Rzut ketla, wyprost. Odważnik leci, szarpnięcie pierwsze, hakiem, szarpnięcie drugie, obracam odważnik, zwróćcie uwagę, że grzbiet dłoni jest cały czas na wprost mnie skierowany i odważnik mniej więcej w połowie lotu jest już oparty o przedramię i dolatuje tylko do pozycji front rack. W locie wygląda to w ten sposób. A teraz zwróćcie uwagę, że właśnie on nie wylatuje gdzieś daleko, tylko mniej więcej w połowie lotu jest już oparty na przedramieniu, więc teraz wykonam ruch, ale zatrzymam ramię w momencie, w którym już odważnik jest obrócony i leży na przedramieniu, czyli zaraz po tym. Hop. I stąd on dalej już tylko dolatuje na miejsce. Hop. No a kiedy mam już odważnik zarzucony jednorącz na górę, no to stąd można wykonać parę innych ćwiczeń. Na przykład przysiad, o którym już była mowa, którego wzorzec ruchowy wygląda dokładnie tak samo z odważnikiem trzymanym jednorącz, jak z odważnikiem trzymanym w pozycji goblet z przodu. I benefity są w tym wypadku takie same, ale podobnie mamy tutaj jeszcze dodatkowo antyrotację i antyzgięcie. W następnym odcinku zaczniemy sobie naukę tureckiego wstawania i w następnym odcinku również dodam wtedy już kolejny przykładowy plan, który będziecie mogli sobie wykonać ze ćwiczeniami, których do tej pory się nauczyliśmy. Także zostańcie w kontakcie, pamiętajcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Po raz kolejny przypominam, że jeżeli którykolwiek z tych odcinków w tej serii, czy w ogóle na kanale Ci pomógł, Ci się podoba lub uważasz, że to, co tutaj tworzę, jest wartościowe, to zachęcam do udostępniania, a jeżeli Cię to śmieszy, bawi i jesteś tu tylko po to, żeby hejtować, to dzięki za odsłony i również zachęcam do udostępniania, żeby inni też mogli się pośmiać. Tymczasem na dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!